Nie jeden z nich to przyszły Steve Jobs czy Bill Gates. W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej rozstrzygnięto konkurs z panem Scratchem za pan brat, zorganizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego. Uczyliśmy się przez ostatnie tygodnie nauki kodowania. Między innymi związane było to z nowym programem nauczania informatyki w szkołach, przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. I z tego właśnie powodu między innymi przedstawiciele Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz nasz departament pomyślał, zainicjował taki konkurs dotyczący programowania w szkołach. Był skierowany do uczniów szkół podstawowych. Odbywał się w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria to uczniowie klas 1-3, druga kategoria to uczniowie klas 4-6. Całe przedsięwzięcie nazywa się Świętokrzyską Akademią Młodego Informatyka. W szkoleniach brało udział ponad 200 nauczycieli, 76 szkół. Brali oni udział w różnych szkoleniach i tą zdobytą wiedzę wykorzystywali do wsparcia uczniów w przygotowaniu tych prac właśnie multimedialnych. Młodsi uczestnicy mieli za zadanie wykonać prezentację multimedialną w oparciu o świętokrzyską legendę, zaś starsi grę o zabytkach naszego regionu. Zwycięzcą pierwszej kategorii został Bartosz Łukasik ze szkoły nr 25 w Kielcach. Najlepszą grę przygotował Konrad Oleśnicki z zespołu szkół w Skroniowie. Zrobiłem, że rycerz przybył do Nowej Słupi, gdy wspinał się na Święty Krzyż. Zaczęły bić dzwony i się przechwalał, że na jego cześć dzwonią i Bóg wtedy go zamienił w kamień. Nie tylko dorośli potrzebują rozwoju tych kompetencji, ale młode osoby szczególnie, bo jeśli one będą przyjmować tę wiedzę, jeśli one będą je przetwarzać i rozwijać, to będzie to wchodziło na wyższe poziomy. Zainteresowanie ogromne. Od najmłodszych lat dzieci zafascynowane są informatyką i tak jak mówiłam, witając naszych dzisiejszych zwycięzców, informatyka dziś potrzebna jest w każdej dziedzinie życia. Programowanie tudzież, bo począwszy od młynka do mielenia kawy poprzez pracę zawodową, informatyczną i informatyczną wiedzę, niezbędna, żeby się poruszać w dzisiejszym świecie. Organizatorzy zapowiedzieli już, że program i objęty nim konkurs najprawdopodobniej będą kontynuowane.